Tylko ciekawe, co tej dziewczynce się tu stało, to tak leży. Ja nie wiem, czy nic, tak wygląda, jakby trochę zasłabła. No, jest, można się zmęczyć. Tylko że ona leży głową i włosami w tych liściach i w ogóle. Rzeka gdzieś w dżungli płynie, ktoś sobie stolik postawił, krzesełka. W ogóle jakieś takie niecodzienne rzeczy, zdecydowanie. Siema, siema. Kurde, dzisiaj jesteśmy w jakimś super dziwnym miejscu. Jeszcze tutaj nigdy w życiu nie byliśmy. Znajdujemy się w górach, w Kathu, w miejscowości Kathu, obok Patong, bardzo blisko. Idziemy zobaczyć jakieś wodospady. Bardzo fajne miejsce już tutaj od razu na samym starcie. Parking, jakaś restauracyjka, tutaj jakiś mostek, lokalni mieszkańcy krzyczą, dzieci się bawią. Już obracam kamerę i pokażę wam, gdzie jesteśmy. Było jakieś super miejsce w ogóle, trafiliśmy całkowicie przez przypadek. Okej, chodźmy zobaczyć, co tutaj się dzieje. Patrzcie się, tutaj normalnie rzeka, dzieci się bawią w rzece, kąpią się, szaleją. No bo właśnie idziemy na jakieś wodospady, no to właśnie jakieś takie tereny tutaj zapowiadają się, no całkiem, oni się tu normalnie kąpią. Ja pierdzielę. Dobra, może jeszcze tutaj pokażę w tą stronę. O, tutaj parking. U góry właśnie takie dżungle dookoła. No kurczę, idziemy zobaczyć. Tam gdzieś jakimiś prastarymi, dawnymi schodami. Naprawdę jestem bardzo zaskoczony, gdzie myśmy to dotarli. Kathu Waterfall. Całkowicie przez przypadek. Więc chodźcie z nami. Zobaczymy w ogóle tu jak ono... Co to leci? Coś na mnie. Ja pierdzielę. Co to takie coś jakieś grubego spadło? Nie wiem, co to było. W każdym razie tutaj ta restauracja Jungle Cafe wygląda tutaj bardzo przyzwoicie. Taka kurczę nówka sztuka. Ja pierniczę. Jakie miejsce do wyluzowania się, jaki tu jest spokój. Kurde, ptaszki, znaczy nie ptaszki, tylko te świerszcze akurat teraz sobie świerszczą. Muzyczka sobie jakaś cichutka w kafe, Jungle Cafe gra. Na kawkę sobie można usiąść i między takimi fajnymi drzewkami posiedzieć w takiej ciszy i spokoju. Troszkę kroków trzeba zrobić. No to dobrze, bo dzisiaj rano nie zrobiłem za dużo, bo chyba tylko z 5000. Miałem takie trochę mniejszy trening dzisiaj, krótszy. To teraz trochę nadrobimy. O, tam jaka stara chata. O jacie. No, bardzo stara. Jeszcze trochę to się rozleci, kurde. Ale lubię takie klimaty, lubię takie miejsca. Ale tu fajnie się idzie. Chodźcie, jeszcze tam dalej zobaczymy. Nie wiem, jak to daleko do tych wodospadów się idzie, ale ogólnie chyba niedaleko. Na mapie nie było za bardzo widać, żeby to było daleko. W ogóle bardzo lubimy takie różne jakieś, nawet w Polsce, spacery po górach. Ja pierdzielę, ale klimat. Bardzo lubię takie spacery w takich miejscach. Wow, ale to jest takie w ogóle klimatyczne miejsce jakieś. I te schody, i to wszystko takie już starodawne, jakby tak trochę dżungla już to pomału zjadała, zabierała. Nikt tego nie odnawia, nie robi żadnych renowacji. I to chyba tu. Chyba doszliśmy właśnie do naszego punktu głównego tej wycieczki, nieplanowanej, małej, krótkiej. I chyba już jesteśmy, chociaż tam jeszcze pójdziemy zaraz zobaczyć do góry, co tam jeszcze, czy coś jest, czy nie ma. Tutaj. I dzieci chyba w tej rzeczce się tu kąpią, z tego tutaj wodospadu. Co my tu mamy? Jakąś starą, rozlatującą się wiatę. Ledwo stoi. Tam mamy podpisane właśnie Kathu Waterfall. No, okej. Ale z tym dzisiejszą wyprawą mega zaskoczony. O kurde. Rzeczka. Muszę zobaczyć, czy zimna. Nie, ciepła. Nie jest to jakaś zimna, górska rzeka. Siema, jak wam się podoba? Czad, nie? No, no. 146 schodów. No właśnie, jeszcze tam kawałeczek zerkniemy, co tam jest. Co, no wodospad jakiegoś szału nie robi, ale samo to miejsce, ten klimat tutaj, no naprawdę było warto. Ciekawe jak tam u góry, czy tam będzie widać gdzieś. No chętnie bym właśnie, chętnie tam zobaczył jeszcze, co tam jest. Ciepła, no normalna taka, nie jest taka zimna, górska. Chodź, czekaj, pójdziemy tutaj. W prawo pójdziemy. Tylko normalna, ciepła. No patrz, tam ludzie sobie siedzą w dżungli. Ciszę mają, tu spokój ogólnie. Raz od czasu do czasu jakiś turysta przyjdzie. No i tyle. Luz jak nic. No jakieś drzewo. Uważaj mi, bo one ma takie kolce, wiesz? Tutaj patrz. To jest bardzo ostre. Ja wiem, tylko tutaj jest bardzo ostre takie maja. No. Tak jak od róży. No, tak jak od róży, no. Takie coś. Nie dotykaj tego, no. Się nie pocięła. Taki, jakiś, taka palma, co ma takie ostre kolce. Co lata w wodzie? A to jest taki komar chyba, wiesz? Taki wodny komar. No, to takie w Polsce też są takie komary. Jakieś tam. A tutaj jakby to zamknęli, to by się tam woda zbierała u góry i by się przelewała przez to. Fajny wtedy był też klimat. Może im zamkniemy tą zaporę, co? I poczekamy, aż się woda tam napełni i będzie się tu przelewała. Wtedy to będą wodospady. Dobra, idziemy zobaczyć jeszcze, co tam na górze widać, co tam jest. Czy będzie widać jeszcze ten wodospad i całe to miejsce z góry, czy już nie. Gdzieś tam ludzie byli, czyli gdzieś tam chyba można iść. Jeszcze zobaczyć. Na pewno jakieś fajne zwierzątka tutaj ogólnie można znaleźć. Co? O, właśnie. I tu trzeba właśnie uważać, jak się idzie. Bo można na przykład wejść głową w takie coś. A to nie byłoby nic przyjemnego. Muszę wam powiedzieć. Pająk jest byczy. Z jakimiś pomarańczowymi nogami. I dosłownie jego pajęczyna przechodzi tak, że w sumie warto kucnąć, żeby nie zahaczyć. Tu, no tu jeszcze pójdziemy, no. Bardzo jestem w sumie ciekaw, co tam jeszcze u góry jest. No nie wiem, chyba że jeszcze kawałek gdzieś. Oj, już tam zmęczona. Patrz, jakie fajne miejsce. No wiem, ja mówiłam mamie, że tu przyjdę, a mama nie. No tutaj sobie po prostu takie woda sobie płynie po skałach. No bardzo ładnie to wygląda wszystko. Ale musimy poczekaj, nie ruszaj się, bo tu właśnie, żebyś gdzieś nie wlazła w jakiegoś pająka albo w coś. Trzeba ładnie, znaczy bardzo być uważnym i patrzeć, gdzie się idzie w taki. No idź na razie, no. Idź. Chodź tutaj. Dobra. Okej. Tu. O. Dobra. O. Idę fajowo. Fajowo, nie? Bardzo ładnie. Wow. Ale miejsce. Nogi chyba jeszcze są młode i dałyby radę na górę iść, co? Czy nie? Idziemy jeszcze kawałek, czy nie? Następnym razem? Którego? Chodź, jeszcze tylko za zakręt. Chodź za zakręt jeszcze tylko. Ja idę pierwszy, jak coś to będę ściągał te pająki. No. Gdyby coś nie skoczyło na głowę. Z góry, jakaś małpa. No drzewo niezłe. Co tam się dzieje u góry? A ci co mają serce podróżnika wyszli na sam szczyt. O ja cię. No, Rita była tutaj 17 lutego 2023 roku. O, tam tu już w ogóle idzie droga. Ale doszliśmy na sam szczyt. No i fajnie, Emi została trochę niżej, czeka na nas. Tylko ciekawe, co tej dziewczynce się tu stało, co ona tak leży. Ja nie wiem, czy nic, tak wygląda, jakby trochę zasłabła. No, jest, można się zmęczyć. Tylko że ona leży głową i włosami w tych liściach i w ogóle. No ona się nie boi właśnie, no ale to dziwne, że ona się nie boi. Czemu my się boimy, a ona się nie boi? Nie wiem, przecież oni śpią tak w tych dżunglach. Dobra, schodzimy. No właśnie, tam śpią w tych dżunglach, tamte przecież robaki to wszystko, tu gdzieś łazi, jakieś węże, nie węże. No. I ogólnie jakieś właśnie takie rzeczy. No coś jej troszeczkę słabo się zrobiło, ale się nie ma co dziwić, bo wiatru nie ma wcale. No gorąco, schodów dużo. No ale coś jej się słabo zrobiło. O, jak tam, Buźka? Gorąco, bardzo gorąco. Tam trzeba tylko jeszcze uważać na tego pająka. Przecież ty jesteś niska, to ty przejdziesz na pewno, ale ja muszę głowę schylić. No. Wow, to idzie całkiem do góry. Całkiem. O kurde. Bardzo wysoko. No rzeczywiście, lepiej tym nie ruszaj, bo jeszcze się to złamie. No dotknij to lekko, tylko niech się lekko zachuśta i spadamy, bo jeszcze nam na głowę spadnie, jak się złamie. No chyba tak, ale bardzo wysoko. Dobra, dziewczyna żyje, to jest dobrze. Po pogotowie nie trzeba dzwonić, wstała, idzie o własnych siłach. Ale jestem spocony, normalnie tak mi podcieknie po rękach, w ogóle wszędzie. O, koszulka już cała mokra, z czoła. Patrzcie się. Ja cię kręcę. Ej, to ten pająk, kurde, widzicie? Dobrze, że się zapomniał o nim. No wiem właśnie. Ale jest wielki, brzydki. Fuj. Dobra, jeszcze ostatni rzut tutaj na to piękne miejsce. O kurde. Ale miejsce. Co tam? Co jest? Koniec trasy? A, nie tędy poszliśmy? To może tutaj moglibyśmy wejść. Tu. Dobra. Tu boczkiem. Dacie radę? Dasz mi radę? Dawaj. No, musisz dobrego kroka zrobić. Jak chcesz, to możesz sobie tu na ławeczce odpocząć. Posiedzieć, zrelaksować się. Żartuję. Boczki, puste drzewo w środku. O, patrz, siedzi tutaj ten motyl. Ale taki normalnie jak kolor drzewa. O, to tu jaszczurka wchodzi. No. O, tu. O. Ja motylka nie widzę. Motylka nie widzisz? No. No tu zobacz. A tu. Jaszczurka się na niego czai. No. Ciekawe, ty, rzeczywiście. Myślisz, że zaatakuje? Nie, chyba nie. Gdzie ona taka mała? On taki duży. Ale że ten motyl nas się nie boi w ogóle. O, odpłynął. Ten, spłoszyłem mu obiad. Znaczy mu? Jaszczurce, to chyba jej. Kurde, podeszliśmy tutaj jeszcze do tej restauracji. Hello. I tu jeszcze takie klimaty. O jacie. Patrzcie na to, tutaj. No, tutaj w ogóle ta rzeka. No. Tutaj rzeka. Na romantyczną kolację. No, patrz, tutaj parasolka. Od słońca ładnie. A tam takie stoliki w wodzie. Ale klimat. W ogóle w dżungli, nie? Patrz, jaka tu dżungla normalnie. Tu też jakieś stoliki. A tu w ogóle taki klimacik. Ale normalnie jaki czad. Ja jestem normalnie w szoku, gdzie my jesteśmy. Ja pierdzielę. Ale to jest w ogóle jak, nie wiem, też na jakichś filmach, jakichś pocztówkach, jakichś nie wiem na czym, kurde. Takie rzeka gdzieś w dżungli płynie. Ktoś sobie stolik postawił, krzesełka. W ogóle jakieś takie niecodzienne rzeczy, zdecydowane. O, właśnie, ja też się tu zaraz opłuczę troszkę. No, tu jeszcze jakiś taki stolik z klimą, jakby ktoś potrzebował. Mega miejsce. Kurczę. O. Cofnę się tutaj jeszcze. O, Emi już siedzi i coś zamawia. Ta to jest. A kurde. Jak. Patrzcie tam. Emi, ale miejsce, co? Jak chcesz, to możesz sobie tam iść umyć ręce i buzię wytrzeć, bo tam jest kran. Można sobie umyć ręce. Ja idę się wytrzeć trochę. No weźmiemy coś, zamówimy. Tu jeszcze ostatni rzut na to, jak tutaj jest cudownie po prostu. Jaki w ogóle piękny kwiatek. Tutaj te palmy. Jakie tu są widoki. I to wszystko tak blisko, tak gęsto. Taka dżungla. Hio. Ale czad. Ja jeszcze ciągle się nie umyłem. Patrzcie na to, jak jestem spocony. Po prostu cieknie, patrzcie się. I to ja po prostu tak o, normalnie. Tak tu jest gorąco. Tak tu jest gorąco. No zobaczcie na to. Patrzcie się. Szok. Ale myślę, że chyba było warto. Znaczy nie myślę, na 100% było warto. Jest to jedno z piękniejszych miejsc, w jakich byliśmy tutaj w Tajlandii. Naprawdę. Waterfall Kathu. Polecam wam przyjechać sobie tutaj do tej restauracyjki. Bo po prostu miejsce jest przecudowne. Po prostu to miejsce jest przecudowne i żadne poty nie mają tutaj żadnego znaczenia. Tu jest orange soda i tutaj jest nawet kawałek pomarańczy. O kurcze. Jeszcze jakiś kwiatek. No, jeszcze nawet z kwiatkiem. Jungle Cafe, ale mega miejsce. A tutaj jeszcze takie jedno coś. O, Tajland. Tajlandia. Poznajecie? Poznajecie to, co tu jeszcze jest? A to nieważne, ale tu jeszcze co poznajecie? To są wyspy Jamesa Bonda. Byliśmy tam. Dobra.